Lecimy dalej, od razu. Kontynuuję od razu z tego samego miejsca, w którym ostatnio skończyłem. Także lecimy sobie dalej. Ostatnia misja kampanii Sylwanu pod tytułem Vampire Lord. Musimy pokonać Nikolaja. Mamy już zgromadzone 4 artefakty, które były nam potrzebne. I będziemy sobie teraz zmykać w takim razie chyba. Teleportujemy się do miasta. Ten teleport jest dokładnie do naszego miasta na powierzchni. Dokładnie do tego. Tutaj, no nie zabierzemy sobie żadnych wojsk. Teoretycznie można było te wojska wszystkie porekrutować, poznosić te wojska z wszystkich nekropolii, następnie przetransformować całą naszą armię elfów jeszcze w nieumarłych i dowodzić wielką armię, naprawdę ogromną armię nieumarłych, ale... nie psujmy klimatu. Na heroicznym prawdopodobnie byłoby to wymagane wręcz, żeby coś takiego zrobić, ale gramy sobie na ciężkim, więc nie histeryzujmy aż tak. A takie te małe staczki, to ja nie wiem, czy to w ogóle jest jakiś sens tutaj atakować, nie? Bo to ekspa za dużo nam nie da i tak o to nam chodzi. Chyba sobie zejdziemy jeszcze do podziemi, tak mi się wydaje, chociaż z drugiej strony. Bo tam byli ci zabójcy tylko, że do pokonania. Tacy wartościowi. No chyba tak, chyba tam pójdziemy jeszcze. Pokonać sobie tych zabójców. Potem dostarczymy sobie jeszcze większą armię. I będziemy dalej, dalej. Nawet nie wiem, czy nie przyspieszyć czasami animacji ruchu bohatera, ponieważ teraz za dużo się nie będzie działo, że za dużo nie buduje ani budynków, ani nie transportuje armii, ponieważ ja po tą armię i tak przyjdę za chwilę. Oficjalnie, jakby tak osobiście Findanem. Więc nie ma co się nad tym rozpuszczać. Także biegnie, pokonamy sobie jeszcze ten ogromny stak zabójców, którzy stawili nam czoła na początku, jak tutaj zeszliśmy sobie. O właśnie, ci tutaj. 2000, no to za nich trochę expa będzie. Tym bardziej, że jest niskie. Także obawiam się, że trochę tutaj potracę. Zacznę lepiej byłoby zaatakować ten armię nieumarłych, ale my się nie boimy złego wilka. Chociaż z drugiej strony teraz. No powiem wam, że taka pewna część pewności siebie po prostu uciekła ze mnie teraz w tym momencie, bo trochę dużo ich jest. Trzeba to przyznać. Trochę to niebezpieczne. Ale w imię expa, prawda? Zrobię wszystko. I to nie jest źle. Za 30 tysięcy złota? Znaczy z ten expa. No, mamy impregnowaną strzałę, proszę bardzo. Ostatnia misja. Mamy impregnowaną strzałę. No, przypłaciliśmy to wojskiem, ale przypominam, że za chwilę dostaniemy Feniksy. I musimy mieć Feniksy w armii, żeby pokonać Nikolaja. Więc nie mamy tancerzy wojny, więc zamienimy sobie po prostu Feniksy wejdą w miejsce tych tancerzy wojny, ewentualnie za miejsce rusałek. Także wydaje mi się, że spokojnie nam tam zostało. Aha, nie zostało nam, no tak, dostałem właśnie poziom. Także co, możemy wracać. I tak właściwie nie wiem, czy ja się z tego miejsca nie teleportuję do... Dokładnie, wskrzeszenie, proszę bardzo. To jest prawdopodobnie ostatni odcinek z tej misji. No i widzicie, ostatni odcinek... z ostatniej misji. I mamy wskrzeszenie, tak jest. Woo! Hip hip hurra, no wcale by się to nie przydało wcześniej, nie? Wcale. No dobra, to trzeba będzie jeszcze dodatkowego bohatera wysłać, żeby tę armię transportował nieulepszoną. Mamy wskrzeszenie, fajnie, Wow, niesamowite. Dlatego właśnie gram to na ciężkim, a nie na heroicznym, ponieważ brałem pod uwagę, że coś takiego się może stać. Że po prostu zbuduję sobie jakąś świetną taktykę po takim zaklęcie, no i okaże się, że to zaklęcie dostanę dopiero w ostatniej misji. Także... totalnie bez sensu, totalnie bez sensu. Jakieś, nie jest to cokolwiek, co byłoby warte... nie ma tu nic, co byłoby warte uwagi jakiejkolwiek. Także idziemy do tego zamku. Tutaj sobie wyrekrutujemy bohatera. On nam zaniesie całą armię. Będzie szedł za nami praktycznie. Niestety mogłem te budynki ulepszać tutaj, ale tego nie zrobiłem. Być może mea culpa, być może nie. Mamy Gilraena, proszę bardzo, z którym męczyliśmy się w kampanii Inferno. Także nasze wielkie Nemezis teraz jest naszym sojusznikiem. I będzie za nami biegł. No, także te najważniejsze zaklęcia. Tak? Mamy przetransportowanie istot. Tak, czy nie, przywołanie istot. Mamy natychmiastową podróż, mamy portal miasta, mamy wskrzeszenie, mamy słowo światła, mamy różne rzeczy. Przyspieszenie, różne takie czary masowe, bufujące. O, bufujące masowo, w ten sposób. Także spoko. Tutaj ta kopalnia klejnotów przez całą grę nie odblokowana. No ale cóż, no, nie była potrzebna, jak się okazuje. No, tych klejnotów i tak mam wystarczająco dużo, żeby te smoki rekrutować co turę. Znaczy co turę, no co tydzień oczywiście. Oczywiście. No, także właściwie zbliżamy się już do kampanii Akademii, do ostatniej kampanii w podstawce. No, jakoś to zeszło. Prawda, może ta kampania nie jest przeprowadzona na heroicznym, ale i tak udało się przez całą tą kampanię, przez całe Heroesy 5 w podstawce już prawie przebrnąć. Mówię prawie, no bo właśnie dostaną jeszcze ostatnia kampania Akademii. No, no tu niestety jest bohater, więc sobie na szybko tego wojska nie przetransportuję z jednego do drugiego, ale zróbmy. Tak, szybkie 5 ruchów,
Właśnie nie wiem, albo te rusałki, albo... Albo tancerze ostrze, ale nie, no rusałki. Nie wiem dlaczego, tak po prostu rusałki. Tancerze ostrze za mało, oni się nie przydadzą. A rusałki przynajmniej mają ten... mają atak obszarowy, oni zresztą też. Ale rusałki mają jeszcze ten... brak kontrataku, mają latanie, są szybsze, mają większą inicjatywę. I tak dalej, i tak dalej. A, trzeba przekazać całą armię. No dobra, no trochę to potrwa. Ale spoczy. Transportujemy całą armię. Zanosimy tutaj, ulepszamy. Mamy wszystkie zaklęcia, mamy wszystko, co jest nam praktycznie potrzebne. Bierzemy tylko, znaczy musimy tylko teraz jeszcze iść, oddać naszego questa. Odebrać 5 Feniksów i możemy się bawić. No, znowu przekładanki. Okej, okay. W ten sposób oni zostają. Ale łucznicy, o właśnie. I teraz sobie jeszcze ulubiony wróg, a jeszcze możemy sobie wybrać ulubionego wroga. To jest mechanika, która pewnie się, można się przyda w końcu po tylu latach. No dobra, ale nie umarli, jacyś chyba będą, co? Czy nie? O, dobra, są. I teraz tak, jakie wrogie jednostki? Jak to tutaj jest? Czekajcie. Muszę przeklikać to wszystko do nieumarłych, o właśnie. Teraz jest pytanie, jacy nieumarli będą stawiać nam największe zagrożenie? Ja bym powiedział, że lisze. Smoki. Problem jest taki, że w podstawce są rozgraniczenia pomiędzy ulepszone a nieulepszone jednostki. No ale bierzemy pod uwagę, że są to raczej ulepszone wszystkie jednostki. Więc bierzemy. Bo w dzikich hordach potem jest tak, że jak bierzemy sobie na przykład takie zombiaka, znaczy ożywieńca właściwie, to zarówno ożywieniec, jak i zombiak, jak i tam chyba. Nie wiem, jakiś tam ożywiony. Nie, jakiś tam ten trzeci wariant jeszcze jest brany pod uwagę, więc tam jest troszkę lepiej to zrobione. No ale no w podstawce to już jest w ogóle tragedia, jeżeli chodzi o tą specjałkę. Co my tu mamy jeszcze? Mamy tak, mamy zombiaki, szkielety, duchy, wampiry, no lisza na pewno. Nie, wampiry? Nie, no wam. Duchy, zombiaki, szkielety, może szkielety. Jednak mimo wszystko. No będziemy chcieli, w miarę szybko będziemy chcieli wyeliminować, nie? I tak właściwie nie smoki, a wampiry. Ja bym ustawił. No, wampiry, niech będą. Bo one są dosyć szybkie i niebezpieczne, więc... A jeżeli chodzi o na przykład o takie kostuchy, czy o... smoki, tak? Kostuchy czy smoki to one, mimo że są dość silne, tak jak nie odbiorę, to są po prostu powolne. I takie, no jakby obrażenia w nich wchodzą jak w masło. To trzeba przyznać. I wampiry teoretycznie też dostają one-shota, ale no trzeba jednak mieć tą inicjatywę, nie? No nie wiem, ja tak wybieram po prostu tych ulubionych wrogów, ale nie ma takiego wielkiego znaczenia. Tam chyba jakaś szansa po prostu na to, że zadamy krytyczne obrażenia, coś takiego. Tam są różne komba. Ja tam się jakoś mocno akurat się na tym nie znam, bo też uważam tą umiejętność za prostu słabą. Tego mściciela tutaj. Nie, wy zostajecie. Na uczniku, no trochę tej armii mamy. Zobaczymy, czy ona wystarczy, żeby tego Nikolaja faktycznie pokonać. No, ale wydaje mi się, że to powinno być wystarczająco. 100%. Dobra, oddajmy tego questa tutaj, bo to chyba tak działało. Okrutna konieczność zmusza mnie do zabicia Nikolaja. Jednakowoż jestem gotów. O, oczywiście, że tak, ja też jestem gotów. Dobrze mi się wydaje, że to teraz nawet, no właśnie, nawet nasz Fintan teraz się świeci, właśnie mamy 5. Dostaliśmy 5 Feniksów do naszej armii. No i teraz kwestia jest taka, że musimy pokonać Nikolaja, wygrać z nim walkę i te Feniksy muszą przetrwać. To jest bardzo ważna informacja, że te Feniksy muszą u nas przetrwać. I teraz tak, jakie są możliwości? Może teoretycznie można się tutaj przeteleportować, ale to jest za daleko. Nie damy rady tak daleko się szybką podróżą przemieścić, ale jest tam teleport. Teraz musimy zejść do podziemi, także znowu kolejna długa podróż nas czeka. No ty tam zeznij po prostu i czekaj. Nie będę na razie też donosił żadnych wojsk, bo jedyne wojska, jakie będę chciał sobie jeszcze donieść, no to po prostu będę je jakąś tam przywołaniem istot na przykład teleportował albo coś takiego. Zobaczymy, a prawdopodobnie nawet jakieś dodatkowe wojska nie będą potrzebne. Wydaje mi się, że to jest wystarczające, żeby tego Nikolaja pokonać, po prostu tam pobiegniemy. A czekajcie, jeszcze miałem ten poziom wziąć. Aż kurczę. Ten, gdzie ten poziom był? A tu jest, tak? No tu jest ten starszy Nissan, dobra, ten nie trzeba jakoś daleko biec. Dobra, bierzemy poziom za 2000 sztuk złota, jak najbardziej. Ekspercka obrona. Ej, czekajcie, co? A czemu ja tu nie mogę nic zabrać? Bo nie pokazało mi niczego, nie? Dlaczego tak? Jest, czy ja nie mogę mieć tutaj nic? W sensie, nie spełniam żadnych wymagań do jakiejkolwiek umiejętności? No, ochronę na przykład mogłem dostać przecież. Bo do tego nie ma żadnych tych, chyba. Chociaż nie, no ten skill wheel jest w ogóle. Ja wam pokazywałem jakiś czas temu ten skill wheel. Tylko, że skill wheel do dzikich hord, a skill wheela do podstawki tak na dobrą sprawę nie ma, więc ciężko mi powiedzieć, że żeby mieć ochronę, muszę mieć coś jeszcze. Jakieś magiczne coś. Być może tak.
Być może faktycznie, jak teraz zdobędę sobie ten kolejny poziom. Ten kolejny starożytny Solany jest gdzieś na tej wyspie tych nieumarłych tam. Ale to będzie raczej dość łatwe do znalezienia, z tego względu, że mamy cichego prześladowcę, pamiętamy. Czyli jedna z moich ulubionych umiejętności w Heroesach. Która sprawia, że nasz bohater ma wciul zasięgu widzenia. Tak, wciul jeszcze trochę. Bo nasz zasięg widzenia jest zwiększony o 16 pól. Także nasz bohater ma tyle zasięgu widzenia, ile obserwatorium Redwood. Czyli coś takiego, nie? Czyli no dosłownie... Jesteśmy obserwatorium. Takim chodzącym. I mamy naprawdę duży zasięg widzenia. Z reguły można by powiedzieć, że to jest po prostu słabe, no bo to jakoś tam siły naszej bojowej nie zwiększa. Ale z drugiej strony, na przykład taka logistyka też nam nie zwiększa siły bojowej, prawda? No to logistyka tylko pozwala nam się szybciej przemieścić po terenie, a wydaje mi się, że logistyka jest naprawdę tutaj takim MVP czasami, że masakra. Jak przechodziłem całą kampanię Necropolis na pseudo-heroicznym, znaczy no, heroiczny faktycznie, całą, to moim zdaniem przeszedłem tylko dlatego, że miałem tą logistykę. Że w pierwszej misji na samym początku zdobyłem logistykę i potem dzięki temu miałem tą ekspercką logistykę, tam sobie ją zwinąłem i dzięki temu ja byłem w stanie w miarę bezproblemowo przejść całe, no bo teraz idziemy w tą stronę tutaj, w to miejsce. Ja dzięki temu byłem w stanie przejść tak naprawdę... A gdzie ty idziesz, powiedz mi? To jest na pewno najkrótsza droga? Czy ty po prostu znowu pijany jesteś? Jak ta droga, co tu się dzieje? Jak ta droga tu prowadzi? A, bo tu nie ma przejścia. Mhm. No dobra, no to powiedzmy, że ci wierzę, że to jest najkrótsza droga. No właśnie, kontynuując, że grając z Markalem w to kampanię Necropolis, to naprawdę to ta logistyka okazała się być MVP, no bo tak, po prostu, no to bardzo mocna umiejętność jest. Pozwala nam tym Markalem ścigać wrogich bohaterów, nie wiem, uciekać przed nimi, bronić się przed nimi, ale bronić kilku elementów naraz. Kilku miejsc. Tam była na chyba taka sytuacja, bo w trzeciej misji, która jest chyba najtrudniejsza, tak, chyba trzecia misja chyba była, gdzie ta logistyka była tak naprawdę najważniejsza, gdzie też misja była najtrudniejsza. I tam to się z tego, co pamiętam, przydało faktycznie. Zresztą wiem, że tam było coś takiego, że praktycznie wszyscy wrodzy bohaterowie fokusowali się na Izabeli, bo tam byliśmy z Izabelą i z Markalem. I cały myk polegał na tym, żeby to wykorzystać. Co tam za artefakt jest? Okej. Cały myk polegał na tym, żeby to wykorzystać i tak ustawiać Izabelę i Markala, żeby po prostu trzymać całą armię na Markalu, tą Izabelę w miarę blisko, no i polować na tych bohaterów, nie? Czyli wszyscy jakby brnęli, raszowali na Izabelę, no i wtedy Markal po prostu mógł ich tam snajpować, tak można powiedzieć, po prostu łapać ich. Takie łapanki sobie robić. Całkiem ciekawa to była mechanika. Znaczy mechanika. Mechanika misji po prostu, którą trzeba było wykorzystać, tak? Bo szybkiej podróży nie zrobię, dokładnie, tak? Musimy teraz poczekać. I tutaj sobie zrobimy szybką podróż, mam nadzieję, że tyle wystarczy. Znaczy ta rzeczka nie jest za długa, bo jeżeli jest faktycznie, to za chwilę to po prostu wytnę wam to i będę musiał iść naokoło. A naokoło chyba nie wiem, z tydzień drogi jest. Także nie będzie za miło. No ale będzie trzeba to zrobić, jeżeli nie będzie wystarczająco zasięgu. Natychmiastowa podróż. No tak, powiem wam, że ledwo. Okej, tutaj nie do przewidzenia. A, najwyżej ich pogonić, albo się przyłączam akurat. No nie, nie przełączam się. Dobra, nie potrzebuję tego expa, bo i tak już nie zdobędę kolejnego poziomu, chyba że z rzeka Sylany. Także lecimy. Też jak widzicie, no ta natychmiastowa podróż dość sporo ruchu zebrała, tak, bo ja stałem tutaj, przeteleportowałem się w to miejsce, no i potem zaszedłem tylko ten kawałek, no to nie jest daleko, tak. Sporo ruchu to zżera, no ale jednak pozwala nam się przeteleportować przez właśnie taką rzekę, pozwala nam się teleportować przez jakiś strażnika granicznego, pozwala się teleportować przez jakiś garnizon, przez jakąś grupę stworów jakąś niebezpieczną. To można się teoretycznie pozbierać statystyki. Ja to chyba porobię, wiecie? Ja te statystyki będę zbierał z tego względu, że Findan będzie też brał udział w następnej kampanii, więc może się to przydać. Uhuhu. Panie Nikolaju. Ma pod problem. Możemy to sobie założyć i to, bo i tak nie mam nic lepszego. No właśnie, no to nie mam tej umiejętności, to jest dziwne dosyć, no musimy to drzewko Solany znaleźć. Dobra, rozejrzyjmy się, za chwilę się rozejrzymy. Co my mamy? Tu mamy 1+1 do ataku, tam jest zamek, widzę. +1 do wiedzy, trochę będzie ścinało, no ale to zresztą przeciwnik robi turę swoją, więc... O, tu jest to drzewo Solany, o widzicie? Tu. Znalazłem, aha, a było ukryte. Dość misternie, za drzewami. Dobra, tu jest zamek i to chyba nawet Nikolaja widziałem, nie? Nie, nie, to nie był Nikolaj. No nie, tu raczej nie ma Nikolaja w tym miejscu. Tyle dna. Wziąłem pozycję do wiedzy, to te statystyki zawsze się przydadzą. Szczerze akurat wiedza, no w przypadku, kiedy mamy naprawdę dużo tej many już, naprawdę dużo wiedzy, a jedyne co rzucamy, to tam parę zaklęć na krzyż, jakichś bufujących, więc to nie jest jakieś super. No ale skoro mamy to wskrzeszenie, no to może akurat ta mana na wskrzeszenie pójdzie, tak? Może będzie miał jakiś większy sens. Tak, wiecie, ta mana jest najbardziej potrzebna księżnikom, bo i tam mają te wzmocnione czary swoje.
No i zobaczmy. O jest, ostatni bastion, proszę bardzo. No weźmy sobie na ostatni bastion. Ochrona teoretycznie też, no bo wiadomo, zmniejsza obrażenia od magii. Ale no ja lubię ten ostatni bastion. Czyli nawet fajnie, że uda się to zdobyć. Całkiem fajnie. No i mamy w takim razie pełen build tutaj. I tutaj wszystkie umiejętności. No i mam oczywiście tego, ale to było niemożliwe. Z samego startu. Wszystko. I wichura, i dziki prześladowca, i ostatni bastion. Te dwie umiejętności moje ulubione, także... tak? Tak, to jeden z moich ulubionych umiejętności na pewno. Także nice'u. Możemy sobie lecieć dalej. Na przykład, nie wiem, w tą stronę gdzieś. A, wydaje mi się, że tak. Będziemy sobie po prostu zwiedzać i tyle. Tylko jak tutaj jest droga ułożona? W sensie jakby jak tu... No to obserwatory oczywiście są bez sensu, bo my i tak mamy ogromny zasięg widzenia, tak jak mówiłem. No tu ptamy sobie, tak? Zawsze można się gdzieś tam szybką podróżą przeteleportować na wszelki wypadek. To są teoretycznie... A, bo też można było Grala zdobyć na tej mapie. No tak, tylko nie wiem po co. Chociaż nie, no wiadomo, no, żeby sobie gdzieś tam go zbudować, na przykład mieć jeszcze więcej tej armii. O, Vladimir, normalny. Intrygujące. Ciekawe, to może być ich największa armia. Ale raczej nie będziemy musieli stawiać jej czoła. Cóż to za armia? No, a Lukrecja z jakimiś tam odpadami. A 8 smoków skąd ona ma, to ja nie wiem. Z odzysku chyba. O, taki zameczek, widzę, dość dobrze strzeżony. Znaczy, nie tyle dobrze strzeżony, co po prostu rozbudowany zamek. No, tu są te smoki, które można by było niszczyć, gdybyśmy nie mieli tych Feniksów, ponieważ przypominam, że można tą misję przejść na dwa sposoby. Albo zrobić tego questa ze znalezieniem 4 krasnoludzkich artefaktów, a następnie wymiana ich na 5 Feniksów. I z tymi Feniksami w armii trzeba Nikolaja pokonać. I mieć te Feniksy w armii pod koniec walki, więc trzeba jakby je chronić podczas walki. A drugą możliwością jest pokonanie wszystkich staków tych ulepszonych kościanych smoków, które są na mapie. No, okej. Okay. Żadnego zaklęcia. Kapitol zniszczony. No zakładam, że tam już raczej nic nie ma za bardzo. Mogę się ewentualnie jeszcze przejść tutaj. To jest jakiś teleport, jak sobie z niego skorzystałem prawdopodobnie. No ja nic tu nie ma już. Czy do góry coś tutaj jest? Też nic nie ma. No to w takim razie idziemy tutaj. Może nawet tym, szybką podróżą. Może zaszczędzimy trochę ruchu. O, jest Nikolaj. Ale nawet nie ma tego dymku za sobą. No właśnie. On tam jakieś bardzo niskie. Nie wiem, czy nic nie zbugowało znowu. Się zbugowało, no po prostu ktoś mu zabrał armię, no zobaczcie. To nawet nie będzie wyzwanie. No właśnie, tu nawet nie dojdę w ten sposób, w jeden dzień. Ale, jeżeli już jest natychmiastową podróż, przeteleportuję się w to miejsce tutaj. Właśnie, po ruchu mi co prawda zeżarło, no ale przynajmniej mogę tutaj wejść, tak? No, dzień dobry. No dobra, no to zajmijmy to też. No i tak właściwie, no wiecie, no teraz na przykład można by było zająć po prostu wszystkie te zamki, bo zgaduję, że to jest ten zamek, jeszcze tutaj ten, to jest ostatni. To jest prawdopodobnie ostatni zamek Nekropolis. Po prostu wszystkie zająć. I no nie, nie pozwalać po prostu Nikolajowi gdzieś tam chodzić. Tym bardziej, że Nikolaj chyba za bardzo do tych zamków też nie wchodzi. Chociaż nie, chyba może wejść, ale... Ale się nie będzie do tego kwapił. Dobra, tam nic nie ma. Ciekawego. O, ma szybką podróż. Uba. Bo się zlęknę. Tu chatka weźmy, tutaj tak, i tak niczego nas nie nauczy. Nie ma takiej opcji, ponieważ mamy już pełen build. Mamy wszystkie umiejętności na wszystkich miejscach, które są możliwe, także... Nic nowego na pewno nas nie nauczy. Ta wiedźma. O tak, niby tą logistykę mamy, ale tak... Za dużo tego ruchu to nie mamy, tak bym powiedział. O, to jest w sumie fajna fontanna, ona zwiększa, znaczy tak, regeneruje manę do pełna, z tego co pamiętam, a następnie ją podwaja, czyli na przykład jeżeli teraz mamy w tym momencie 23 punkty wiedzy, mamy 230 many maksymalnie, no świetnie. A, on nas goni, no proszę. I to jest co, trudny, no to tej armii trochę ma faktycznie. O. Ja nie wiem, czy to do zrobienia. Zaraz trzeba będzie wczytywać, gdzieś daleko. Nie, no załóżmy, że... Pobiegniemy tutaj, on nas nie złapie prawdopodobnie, mam na taką nadzieję, bo w sumie to ja może nawet nie jestem w stanie z nim wygrać. Pewnie ma też szybką podróż, więc uciekanie przed nim będzie dość problematyczne. A zawsze można się do zamku teleportować, nie? No nie ma tyle ruchu, żeby nas dogonić. Mam takie wrażenie. Chyba, że jakiś teleport będzie i go użyje. Chociaż w sumie teraz się zbliżył chyba. Robi się groźnie. No dobra. Nie zlęknę się. No znowu wiedza. No niepotrzebne to mi jest. A to jest atak. O, to atak już bym znacznie bardziej bym przytulił. To jest obrona jeszcze. Co tu jeszcze jest ciekawego? Oprócz tej wiedzy, obrony, znaczy ataku. O, to jest, proszę bardzo, wojskowy posterunek Sylwanu. To fajne rzeczy mają. O, to przyjęte do siły zaklęć. Może się przydać. No to też nie wystarczy tego Nikolaja tylko pokonać, tak więc... okej.
No ja mam wrażenie, że ma tyle samo ruchu, ile ja mam, tak mniej więcej. Także bierzemy plus 1 do ataku, tu bym wziął jeszcze plus 1 do obrony, tylko że jakoś inaczej troszeczkę. Tak niekonwencjonalnie. Bo jak tu się rusza, to chyba nie, mnie chyba dogoni. A zobaczmy. Najwyżej, co się może stać. Dobrze, odkryliśmy sobie kolejne tereny, możemy sobie zająć ostatni zameczek nawet. Tylko że nie wiem, czy to mi cokolwiek da, że ja się będę bronił w zamku na przykład przed tym typem. Nawet sobie za bardzo nie mogę w tym momencie... Aha, nawet się nie poruszył nim, spoko. No fajnie, bo byłoby zabrać wszystkie te statystyki, no ale no... Trochę się naraża na tego bohatera. Czy on ma tutaj? No nie no, no dużo ma tą armię, to mu trzeba przyznać. No, wiedza plus jeden nie jest mi potrzebna. Obronę wziąłem, atak wziąłem. Czy jest plus jeden do spell powera? No teoretycznie jak mamy magię światła, to jedyne co nam daje spell power, to po prostu zwiększenie czasu trwania tych umiejętności. O, tam chyba jedną turę, tak? To tak, o jedną turę, po prostu dłużej będą te czary trwały. Więc to jest bez sensu. Dobra, zobaczmy to nawet. Gdzieś tutaj podejść i tak będziemy się teleportować, będziemy na samej turze tutaj. Zdobędziemy ten ostatni zamek, no i potem nieco będziemy robić. A ty cwaniaczku. Kto tu się teleportuje? No, jakiś frajer. No tu widzę, że troszkę zgłupiał. Mhm, natychmiastowa podróż gdzieś, tylko nie wiem, czy jak tu podejdę, czekajcie, bo jak tak. A to jest przejście, okej. Okay. Natychmiastowa podróż w to miejsce. Przejmujemy ostatni zameczek na mapie. A raczej ostatni, no bo już coś, nic innego. Okej. Okay. Niech ta śmierć będzie twoją ostatnią, królu Nikolaju. Chciałbym, by tak było, Findanie. Lecz co będzie z moją duszą? Skradziono ją z Elrad. I krążyć będę w pustce. Nie wiem, ale muszę cię zniszczyć. Nie będę ci stawiał oporu. No już dalej. Podaruj mi spokój. Harmonia Ashan została zachwiana, jeśli dawny sojusznik musi mi dziękować za zabicie go po raz drugi. Ach, Tiru, to może być trudniejsze niż kiedykolwiek przypuszczałeś. To się nazywa niespodziewane zakończenie, nie? No to było trochę dziwne. To było nieco dziwne, trzeba to przyznać, ale z racji, że mamy jeszcze trochę czasu, że tak powiem, to ja bym może spróbował jakoś sobie, nie wiem, dostarczyć wojsko albo coś takiego i zawalczyć z tym Wladimirem jednak. Okej, okay, wiadomo, fajnie, fajnie. Nowa kampania dostępna, Mac, ostatnia już. Wczytaj. No tu nie, bo to już jest... Zresztą walka z nim jest trochę bez sensu, bo on ma znacznie większą armię ode mnie, to jakby jest trochę rzucanie się pod koła, tym bardziej, że ten bohater może mieć jakieś zaklęcie jeszcze. Bo bez zaklęć to może, jakbym rzucał tam dużo tych zaklęć. Mam też wskrzeszenie. O, fajnie, wszystko się świeci. Jak cała ta misja. U tego się nie spodziewałem, bo tu po prostu będzie siedział z paroma szkieletami, tak? Tego to się nie spodziewałem. Faktycznie. Albo nie wiem, zdobyć jeszcze na przykład, nie to tutaj, o. Spróbujmy tu dobiec. Przecież to nic nie daje, no po prostu zobaczmy sobie z tym Wladimirem. Spróbujmy chociaż, no to się, nawet jeśli to się nie uda, tak? No to mam ostatnią kampanię odblokowaną. I nie będę tego... Okej, okay, no bo to oczywiście przegra, tak? No bo stracił 4 Feniksy i stwierdził, że ucieka. Ale my się nie poddamy! Mamy znacznie mniejszą armię, ale... No i widzę, że ten teren też jest taki śmieszny, bo ciężko to będzie przejść czymkolwiek. No ale dobra. To takim, że skoro ciężko to będzie przejść, to ustawmy sobie tych uczników tu, po tej stronie. A będzie miał tych liszy, ale przecież... Ej, no to powinno jakieś siąść nawet. W sensie jakby... Mamy mniejszą armię, to trzeba, to jakby tak, zgadza się, ale... No nie wiem, jakoś tak. Te rusałki gdzieś tu. Nie wiem, do czego one mają się przydać, ale niech będzie.
No bo jeden oddział powinien... Okej. No, ale nie można było coś innego, nie wiem. Najwyraźniej nie można było. Okej, no tymi jednostkami nie będziemy się raczej... Że z drugiej strony jakieś takie kamikadze. No gdybym miał pewność, że to, tu wejdzie szczęście, no to okej, ale z racji, że nie mam pewności, że wejdzie szczęście, to sorry, ale nie. No na pewno trzeba wyeliminować celisze w miarę szybko. Mam nadzieję, że się jakoś uda. No okej, setka została. I teraz zależy, jakie on ma zaklęcie. Ma picie pocisku na duchy. No okej. Ja mam za to. Nie wiem, co mam. Mam wskrzeszenie. Osłabienie. Prawa moc. No nie, przyspieszenie zdecydowanie najpierw. Potem boska siła, potem prawa moc, potem będziemy kombinować. O te Feniksy. No te Feniksy teoretycznie mogą nabrudzić. Ja nawet nie wiem, czy im tu nie podlecieć, żeby zablokować po prostu te lisze. Ale może nie. Czekajmy. Okej. Okej. Ty się broń, bo ty jesteś drzewcem. No można by się było tu wbić, no. No zobaczcie, jakie to jest piękne, no. Jakby jeszcze szczęście weszło, tylko właśnie muszę mieć pewność, że wejdzie szczęście. Nie mam pewności. No bez szczęścia to ten atak to będzie bez sensu. Okej. Okay. Nacierają. Dobra, leci tymi jednorogami. Rób za... Oj, zaprzynęte. No okej, okay, jedna została. No tak, jedna została, bo ostatni bastion, prawda? Tak, na jednym HP. Ostatni bastion, no. No to fajnie. Smoki. No w ten sposób chyba... Serio, nie można tego we dwóch. Wow. Miernota i słabizna. Czekaj. Boska siła? Boska siła. Czy prawa moc? Nie, boska siła chyba najpierw. A tak z drugiej strony to ani nie mam tej wytrzymałości, ani odbicie pocisku. Mam wichurę za to. Wow. A tak te Feniksy to tak bym powiedział, że... Po co? Chociaż czekajcie... A nie, dobra, nie zrobię tak, tak. No, chciałem zabrać kontratak i potem zaatakować smokami, ale... Ale te smoki się potem tu nie zmieszczą nigdzie. Chyba, że... No nie, no czekajcie, no co no. Ty atakujesz w... Nigdzie prostej strzałki nie masz, zaatakuj w tych. A czemu tak mało? No właśnie. Wszystkich trzeba zabić. O panie. O te duchy to faktycznie. Ale dzięki temu, że mamy tą wichurę, to mają zmniejszoną inicjatywę i szybkość 1. Chociaż coś. I nie są aż tak niebezpieczne. On rzucił na nie ten, tajemną zbroję. To sprawia, że teraz część obrażeń, dość spora część obrażeń, bo właśnie 1200 obrażeń zostanie pochłoniętych przez tą zbroję. Chyba nie wszystkie obrażenia, ale większość tych obrażeń zostanie pochłoniętych. Dobra, jednorogi mają to robić za żywą tarczę i jakiegoś baita. I teraz będziemy chcieli zaatakować w dwie jednostki, najlepiej smokami. Ale nie da się tego zrobić. Chyba, chociaż nie wiem, może się da. Ale gdyby na przykład zrobić tak, żeby zaatakować w te... Tylko, że... Albo... Nie, tak też się nie da. A ty masz zaatakować tylko tutaj. O, matko. Ale bez sensu. No dobra, no to zaatakuj w... Te wampirki. Okej, okay, teraz odda. Wszystkie zabiję? Tak, wszystkie. Pewnie zostanie jeden Fenik na jeden HP, tak? Dokładnie tak. Tylko, że teraz jak Fenik zginie, to on się wskrzesi jeszcze. Także spokojnie, don't worry, biatch. I teraz tak, atakujemy tutaj. No niestety, no nie walnie w dwóch. W żaden sposób. Także trudno. Szczęście. Tak jest. Daj po wampira. Czyli za tak naprawdę sprawę zabiliśmy te wampiry kosztem Feniksów, które się i tak wskrzeszą za chwilę jeszcze. Mamy teleportację, mamy wskrzeszenie, mamy odporność na magię. Grupową moc mamy. No brakuje tylko właściwie grupowego wskrzeszenia i grupowego odbicia pocisku, ale mamy wichurę zamiast tego, więc nie narzekajmy aż tak. No i problem z drzewcami jest taki, że one za bardzo nic nie zrobią, bo tu nie ma przejścia, tu nie ma przejścia, tu nie. To jest, tutaj, te trzy klatki to jest jedyne przejście dla jednostek dużych, kroczących. Także dla drzewców oraz dla jednorogów. Okej, okay, okej. Okay. No tutaj zdecydowanie. Jakieś szczęście może i zabije wszystkich. No nie, okej. Okay. Niech będzie. Ucznikami? No fajnie byłoby strzelać tutaj już powoli, ale wydaje mi się, że najpierw musimy wyeliminować inne zagrożenia, na przykład te kostuchy, których jest naprawdę bardzo dużo. Odbierzemy sobie też kontratak tych kostuch. Tylko, że... źle! A nie, dobra. Nie, dobrze, okej. Okay. A będziecie zabił? No i teraz się wskrzeszają, znowu 5. No serio uciekł! Ej, no miałbyś tak fajnie. Patrzcie, jak spał w ogóle z tego jedzie. A nie zabiję mu wszystkiego. Serio uciekł? No zobaczył odradzanie się Feniksów i stwierdził, ja to tego. Ej, dobra, to w sumie to, wiecie co, skoro rozgromiłem największą armię, którą miał, to jeszcze pochodzę, pozbieram te statystyki faktycznie wszystkie może. O, tu jeszcze jest, patrzcie, no to tam trzeba zajść.
po to, że jak teraz skończę tę misję drugi raz, to mam nadzieję, że zapiszą się statystyki tego jakby kolejnego podejścia, tak, czyli tego tutaj, co teraz mam. Więc może też tutaj może jakieś zaklęcie jeszcze zdobędę dzięki temu. Chcę walczyć z strażnikami jak najbardziej. Jakieś zaklęcie fajne? Absolutnie, okej. Okay. No to w takim razie to zatrzymuję. Ej, tu w ogóle są zaraz obok strażnicy Lani kolejny, zobaczcie, trzeci są. Ej, nie wiedziałem, myślałem, że są dwaj tylko. Gdzie mam już 33 poziom już mam. Wow, już nawet nie mam żadnych możliwości wyboru umiejętności. Ale to są trzeci strażnicy Lani na tej mapie. Także informuję oficjalnie, że są tutaj trzeci też. Myślałem, że są tylko dwa, a jednak są trzy. Dobra, czy to właściwie, nie wiem, czy ja tu chcę jeszcze zatrzymywać cokolwiek, czy to... No bo zobaczcie, są też jakieś statystyki, no coś tam do wiedzy, ale no tej wiedzy to nie chciałem. A, tu jeszcze, no okej, okay, dobra, to tam idę. Plus 2 do ataku. I kolejne plus 1 do ataku, znaczy tam było plus 2 do obrony, ale to nieważne, mało istotne. Dobra, i mamy ten ostatni zamek, można powiedzieć. Tutaj w tym chyba ten... Siedzi Władimir, znaczy ten... Nie, Władimir jest tutaj. On się teleportuje, okej. Okay. Intrygujące. A, Nikolaj? A, tu jest Nikolaj, okej. Okay. Znaczy tak właśnie nie zdążymy tego zamku nawet zdobyć, no bo... Tu nam stoi Nikolaj na drodze, także... Gotowe. No okej, to już widzieliśmy, także... Możemy sobie to podarować. No i cel zrealizowany. Mam nadzieję, że w takim razie te statystyki się zapisały. A nawet jeżeli nie, no zatem te parę do ataku czy do obrony, to jest mniejsza z tym. Ale no co, no zrobiłem ile się dało, tak? Także mam nadzieję, że usatysfakcjonowałem. Kogo miałem usatysfakcjonować? No, nawet tu było całkiem fajne, tak? Ta ostatnia walka, no nie tyle z Nikolajem, co po prostu z tym Władimirem, który miał naprawdę ogromną armię. Ale okazało się, że... No ta mapa, kurczę, też była taka, tam było bardzo ciasno, że tak powiem. Było bardzo dużo miejsca zajęte przez przeszkody. Więc botowi też się za łatwo nie grało, że tak powiem. No ale... Wow, udało się. Coś jakby jestem zadowolony, tak? Dużo statystyk pozbieranych, maksymalny poziom na bohaterze, dodatkowo jeszcze no, całkiem fajne zaklęcie. No, tam tyle, ile byśmy w stanie zdobyć tych zaklęć, to tyle mamy, tak? Na przykład takie wskrzeszenie. To słowo światła też się może przydać. Także wydaje mi się, że naprawdę dobrze poszło. Naprawdę fajnie poszła ta kampania. Jestem z niej zadowolony. Findan powróci do nas jeszcze w ostatniej kampanii, czyli właśnie tutaj, w kampanii Akademii. No i co? Swoje żale na temat kampanii Akademii będę wylewał chyba w następnym odcinku. A ten dobiega końca. Skończyliśmy kampanię Sylwanu, za chwilę kampania Akademii, a potem koniec podstawki. Kampania Akademii też taka długa nie jest. Ma 5 misji w ogóle? Ma 5 misji, okej. Okay. No, także co? Kampania Arogancki Mag. Zapraszam, ja się z wami żegnam i do usłyszenia.